oglądasz ten materiał, ale zanim to zrobiłeś, przeszedłeś się w to miejsce, w którym jesteś i w pewnym miejscu gdzieś mijałeś jakieś schodki. Szedłeś po schodach. Ile było schodów? I skąd wiesz, czy aby na pewno? O tym dzisiaj opowiemy sobie z książki, z inspiracji Myśl jak Sherlock Holmes. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Zacząłem w taki sposób, jak mniej więcej zaczyna się właśnie ta książka. W jednym z miejscu jest informacja właśnie o tym, hej, czy Ty wiesz, ile w domu masz schodków? Zauważcie, jak często w momencie, kiedy idziecie gdzieś, jesteście, bywacie po prostu, jesteście w stanie może powiedzieć, ile macie okien, chociaż i tak nie zawsze, tak? Ale takie rzeczy, którym codziennie mijacie, jak bardzo jesteście nieskupieni, jak bardzo jesteśmy nieskupieni, jak ciężko byłoby nam powiedzieć, ile konkretnie mamy obrazów w jakimś miejscu, jak często i przechodzimy przez jakieś miejsce i nawet nie do końca jesteśmy w stanie określić, jakiego koloru były ściany, czy na przykład tam było więcej niż jeden kolor, ile było schodków, czy była poręcz, jaka ona była, czy metalowa, czy drewniana. I to jest właśnie ta potęga uważności. Jak często nie wiecie nawet, czy na przykład czy poręcz była drewniana, czy metalowa. Tak? I to jest coś takiego, co mijamy codziennie, jesteśmy w danym miejscu i jak bardzo jesteśmy nieuważni. O tym jest ta książka, która zdradza różnego rodzaju techniki i sposoby, jakie właśnie, no można powiedzieć, że jakie wykorzystywał lub wykorzystywałby Sherlock Holmes w momencie, kiedy gdzieś szedł i to w zupełnie nowe miejsce. Zauważcie, że my bardzo często, będąc w jakimś miejscu, codziennie nie jesteśmy w stanie zapamiętać szczegółów, nie skupiamy się na tym, jak ciężko byłoby nam powiedzieć, czy ktoś nawet jak długie ma na przykład włosy, tak? Jakiego dokładnie koloru ma ktoś włosy, a szczególnie w nowe miejsce, kiedy idziesz, to żeby uczyć się takiej uważności, żeby zwracać uwagę na szczegóły, bo to one mają znaczenie, szczególnie w takiej pracy oczywiście detektywistycznej, ale nie tylko. Popatrzcie, jak często, jeżeli byśmy byli tacy uważni, gdybyśmy byli w stanie zauważyć zmiany różne w otoczeniu, to czy ktoś jest zadowolony, czy nie, po jakich sytuacjach ktoś jest na przykład szczęśliwy, po jakich nie, tak? Co zmieniło się na przykład w sylwetce, czy w ubiorze danej osoby i dlaczego tak się mogło stać, jak łatwiej by nam było funkcjonować w społeczeństwie, budować relacje, czy po prostu utrzymywać różne, nie wiem, wiedzieć po prostu, co u różnych osób się dzieje, co mogłoby się przełożyć na co? Na nasze relacje, ale też na biznes, na karierę, tak? Na to, że bylibyśmy lepiej w stanie funkcjonować, ale też rozwiązywać różnego rodzaju właśnie takie zagadki, przewidywać pewne rzeczy. To nie jest tak, że ty przewidzisz, bo masz jakiś dar taki, że widzisz przyszłość. Przewidywanie przyszłości polega na tym, że ty umiesz poskładać wiele klocków z przeszłości i wiesz, co może się wydarzyć, a dlatego też, że bardzo dużo dzieje się na podstawie jakichś schematów, tak? Szczególnie jeżeli otaczamy się regularnie tymi samymi osobami. To na podstawie różnych schematów jesteś w stanie przewidzieć, co się wydarzy i dlaczego już później wiedzieć, wiedząc o tym. Jeżeli natomiast mamy coś trudniejszego do rozwiązania, jakąś zagadkę, też są tam podane bardzo fajne techniki, takie, które mówią o tym właśnie, co zrobić, tak, żeby właśnie o tym nie myśleć w danym momencie, żeby wziąć i na przykład iść pod prysznic, tak, no akurat Sherlock, żeby sobie zapalić fajkę, czego ja tam niekoniecznie polecam, ale to chodzi o to, czy jak często jest tak, że gdzieś idziesz na przykład uprawiać sport, tak, idziesz pobiegać i czemu się mówisz, wow, wpadłem na genialny pomysł pod prysznicem, wpadłem na genialny pomysł biegając, tak, bo właśnie się odcinasz od tego. Dlaczego tak często wpadamy na świetne pomysły tuż przed snem lub zaraz po przebudzeniu? Ile razy tak jest, że rano się budzisz, mówisz, kurde, przed samym spaniem miałem jakiś pomysł, to było takie dobre, a teraz nie wiem, o co chodzi. To jest właśnie moment, w którym już tak się wyłączasz, się wyluzujesz, tak? Jesteś w stanie tak już na luzie podejść do tematu i właśnie wtedy znajdujesz jakieś optymalne rozwiązania. Sam czasami tak mam, że siedzę po prostu dzień cały, zbieram różne dane, informacje, czytam książki o jakichś, no na przykład tak jak ostatnio miałem, tak o jakichś leasingach, czytałem jakieś książki stare, nowe, po prostu różnego rodzaju formach tam rozliczania tego, ofertach i tak dalej. Jadąc do domu, słuchając zupełnie innego audiobooka, wpadłem po prostu olśnienie, dostałem jak zmodyfikować i zrobić z jednej oferty trzy oferty, które, no może to przełożyć się mega po prostu na rentowność, jakby wszystko wskazuje na to, że to się przełoży bardzo mocno na rentowność lub w innym
innej sytuacji też, jak zamienić dwa produkty po prostu i jakby poziom rentowności wzrastał 3 punkty procentowe, tak? No to przy małej skali to jest niedużo, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście zarabiasz na obracaniu kapitałem, no to to jest ogromna kwota później i ogromne pieniądze. Także to jest coś takiego, co też właśnie ta książka potwierdza, czy właściwie ona daje jakieś rozwiązania. Ja w życiu w ostatnim czasie miałem takie sytuacje, które potwierdzają to, że to rzeczywiście działa, że rzeczywiście tak jest. Myślę też, że jako przedsiębiorca bardzo często mamy coś takiego, że trochę musisz być takim Sherlockiem, tak? Z jednej strony konkurencja, budowanie jakichś produktów, zawsze musisz być o krok przed innymi, musisz być właśnie uważny, z jednej strony jako przedsiębiorca musisz znać się na wszystkim, tak, i wiedzieć, i tutaj księgowość, tutaj aspekty jakieś prawne, tam zadbać o to, żeby ktoś ci zapłacił, tu zrobić lepszy produkt niż konkurencja, drożej sprzedać, tak, jakieś tu coś wynegocjować, no i to jest właśnie wszędzie obracasz informacją. Ja zresztą już na tym kanale mówiłem o tym, że właśnie dla mnie szkolenie z OSINT-u, tak, Open Source Intelligence Tools, czy jakieś takie zbieranie informacji, zbieranie różnych danych, to jest coś, co mnie też pasjonuje, mi się tym bardzo, bardzo mi się to podoba, tak, jest jakby taki zawód, który też się nazywa właśnie infobroker, tak, który zbiera dane, który zbiera informacje, trochę jak detektyw, tak, natomiast właśnie tu bardziej chodzi o przetwarzanie tych informacji. Książka ta dla mnie świetna, no i serdecznie polecam wszystkim osobom, które czy to w ogóle są fanami Sherlocka, tak jak ja jestem, wszystkie tam filmy czy seriale widziałem, tak, no to czy osoby, które właśnie jakkolwiek są związane z byciem detektywem, ale tak naprawdę każdy, kto na co dzień potrzebuje być uważny, kto na co dzień czuje, że miałby korzyści z tego, jeżeli byłby bardziej uważny i widział więcej szczegółów, był w stanie przewidzieć pewne rzeczy do przodu, wyciągać lepiej wnioski. Także serdecznie polecam tą książkę Myśl jak Sherlock Holmes. Dziękuję.